Oto przykład, jak zdemontować ramię przedłużające na maszynie. Pierwsze podejście to odpięcie przewodów. Pamiętajcie przed odpięciem o spuszczeniu ciśnień. Czyli na wyłączonym silniku trzeba poruszać dźwigniami, trzeba poruszać rolkami, ażeby zeszło nam ciśnienie. Dzięki temu idzie to tak płynnie, jak teraz poszło Michałowi. Tutaj mamy maszynę z szybkozłączem hydraulicznym, wersja Advance. Więc wyjęcie będzie dziecinnie proste. Jest podpórka, żeby nie uszkodzić siłownika. Cyk, zostało z boku. Zobaczcie, ile czasu zajmuje wypięcie przedłużenia ramienia. To jest naprawdę fajna zabawa. To jest naprawdę bardzo prosta maszyna w obsłudze i bardzo prosta czynność. Dzięki, do zobaczenia.